Szczęść Boże, Wioletta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polska cały czas zmaga się ze skutkami intensywnych opadów deszczu, jakie w zeszłym tygodniu wystąpiły na południu. W tym momencie przez kraj spływa fala wezbraniowa. Fala wezbraniowa obecnie znajduje się w województwie mazowieckim. W 5 powiatach – lipskim, garwolińskim, kozienickim, piaseczyńskim i otwockim – poziom wód osiągnął stan alarmowy. Strażacy cały czas monitorują tam sytuację. Fala kulminacyjna w rejon warszawskich bulwarów Wiślanych ma dotrzeć między godziną 12 a 18. Nie powinna jednak przekroczyć stanu ostrzegawczego. Nie ma tu żadnych sygnałów alarmowych niepokojących, że coś złego się dzieje. Jeśli tylko taki sygnał otrzymamy, to oczywiście uruchamiamy swój potencjał, swój sprzęt, będziemy działać, ale raczej do tego nie dojdzie. Od wczorajszych godzin wieczornych decyzją władz stołecznego ratusza bulwary Wiślane zostały zamknięte. Jak do tej pory nie ma żadnych informacji o uszkodzeniu wałów przeciwpowodziowych ani o lokalnych podtopieniach. W województwie śląskim sytuacja jest stabilna. Nie przybywa wody i nie ma zagrożenia powodziowego. Jednak poziom wody w Wiśle Białej Brynicy nadal przekracza stany ostrzegawcze w 5 punktach pomiarowych. Z kolei na Podkarpaciu, jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, poziom rzek regionu systematycznie się obniża. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje jedynie w gminie Grębów w powiecie tarnobrzeskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem. Te przewidywane są na Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, a także w Małopolsce i województwie świętokrzyskim. Na Warmii i Mazurach, Pomorzu, Kujawach i Dolnym Śląsku prognozowany jest intensywny deszcz. W najbliższych dniach ma dojść do rekonstrukcji rządu. Poznamy nazwiska nowych ministrów, którzy zastąpią dotychczasowych szefów resortów wybranych na europosłów. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło największy w historii wynik w wyborach do Europarlamentu. Partię rządzącą poparło ponad 45% głosujących. To dobry prognostyk przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Traktujemy wyniki wyborów jako wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do dalszej pracy. Do końca tej kadencji zostało mniej więcej pół roku. Natomiast za chwilę wchodzimy w kolejną kampanię wyborczą. Trzeba przygotować program, trzeba przygotować kolejne propozycje i przekonywać Polaków do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło nadal reformować Polskę. Mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach to także proces rekonstrukcji rządu. Mandat europosła otrzymało aż 6 członków rządu. Wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Zalewska, a także minister w KPRM Beata Kempa i rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Premier na dokonanie zmian w rządzie ma 14 dni. Nowych ministrów możemy poznać jednak wcześniej. Ostatecznie to jest decyzja prezesa Rady Ministrów. To on kształtuje swój rząd. Natomiast tego rodzaju decyzje zapadają zawsze z liderem większości parlamentarnej, której emanacją jest właśnie rząd. W tym wypadku to premier Mateusz Morawiecki wspólnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który jest liderem naszego środowiska politycznego, takie decyzje będą podejmować. Jak zapewniał szef Kancelarii Premiera, PiS ma spore zaplecze ekspertów i doświadczonych polityków. Dlatego osoby, które wyjadą do Brukseli, znajdą godnych następców. Do Brukseli wyjedzie wielu ważnych polityków i doświadczonych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że jesteśmy dużą formacją z długą historią. Dzięki temu mamy spore zaplecze ekspertów i doświadczonych polityków, więc jestem przekonany, że osoby, które wyjeżdżają do Brukseli, do Strasburga, znajdą godnych następców. Niewykluczone, że zmiany w rządzie dotkną także tych ministrów, którzy nie ubiegali się o fotel europarlamentarzysty. Po reformie otwartych funduszy emerytalnych oszczędzanie na emerytury stanie się bezpieczniejsze i bardziej efektywne. Zapewnia o tym minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych przepisów w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Zakłada on, że ponad 160 miliardów z OFE, które do tej pory uznane były za środki publiczne, zostaną przekazane Polakom.
W praktyce oznacza to, że każdy z oszczędzających będzie mógł zdecydować, czy pieniądze trafią na jego konto ZUS, czy też na indywidualne konto emerytalne. Zgodnie z planem reformy emerytalnej, którą rząd przedstawił w kwietniu, pieniędzy, które z OFE trafią do ZUS, nie będzie można wypłacić jednorazowo w całości ani dziedziczyć. Te zaś, które przejdą do IKE, będzie można wyjąć po osiągnięciu wieku emerytalnego w jednej transzy albo w ratach. Będą one mogły być również dziedziczone. Projekt zgodnie z założeniem resortu na przełomie czerwca i lipca trafi pod obrady Rady Ministrów. Następnie zajmie się nim Sejm. Inicjatywa lokalna, czyli forma współpracy mieszkańców z samorządem, pozostawia im wiele do życzenia. Z ustaleń NIK wynika, że w 1/5 badanych gmin nie było uchwał, które określają tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych przez obywateli. Kontrola NIK-u pokazała, że mimo 8 lat od wprowadzenia inicjatywa lokalna nie jest ani znanym, ani powszechnie stosowanym narzędziem współpracy mieszkańców z lokalnym samorządem. Plan ustawodawcy, który zakładał, że inicjatywa zaktywizuje mieszkańców w rozwiązywaniu małych, lokalnych problemów na ich własnych podwórkach, nie powiodła się, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Spośród 434 ankietowanych gmin zaledwie 11% zadeklarowało podjęcie jakiejkolwiek inicjatywy lokalnej, przy czym znakomita większość wniosków składanych w skontrolowanych gminach dotyczyła tylko jednego rodzaju działalności – rozbudowy lub inwestycji w infrastrukturę. Okazuje się, że w skontrolowanych gminach były błędy w uchwałach ze względu na nieprecyzyjność oraz rozproszenie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej. Niektóre zarządzenia wójtów zawierały regulacje, które są niezgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pojawiły się też przypadki, gdzie mylono inicjatywy lokalne z funduszem sołeckim czy budżetem obywatelskim. Projekty składane przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej dotyczyły budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji czy sieci wodociągowej. Były także inne sprawy, które mieszkańcy chcieli podjąć w ramach inicjatywy. Wiele wniosków dotyczyło także obiektów tzw. małej architektury, czyli piaskownic, ławek, koszy na śmieci czy stojaków rowerowych. Wnioski dotyczące innych, nieinwestycyjnych spraw, np. organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych, pojawiły się tylko w pojedynczych gminach. Jeśli gmina nie zapewni odpowiedniego wsparcia mieszkańcom, na przykład w formie spotkań czy warsztatów, inicjatywa lokalna nie będzie miała szans na realizację. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wyruszy do Waszyngtonu na rozmowy przygotowujące spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, które jest zaplanowane na 12 czerwca. W Białym Domu rozpoczynają się rozmowy z kierownictwem Narodowej Rady Bezpieczeństwa, w których będzie uczestniczył szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Krzysztof Szczerski podczas wizyty spotka się również ze specjalnym wysłannikiem Waszyngtonu do spraw Ukrainy. Z kolei w środę wystąpi na konferencji poświęconej inicjatywie Trójmorza. Szef gabinetu prezydenta ma również zaplanowane spotkanie z prezydium Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu. Odbudowa lokalnych połączeń autobusowych coraz bliżej to jeden ze sztandarowych programów partii rządzącej. Odbudowa lokalnych połączeń na wsiach i w miejscowościach to jedna z propozycji tzw. Nowej Piątki Prawa i Sprawiedliwości. Na początku maja rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który ma przywrócić połączenia w każdej gminie. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, mówiąc o ustawie, podkreślał, że przyczyni się ona do skutecznej walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Chcemy przywracać połączenia komunikacyjne w Polsce prowincjonalnej, w Polsce lokalnej. Chcemy zadbać szczególnie o te regiony, w których wykluczenie komunikacyjne w ostatnich latach postępowało. Raport z 2015 roku mówi o tym, że aż 20% polskich sołectw, do 20% polskich sołectw nie docierały autobusy, nie docierał transport zorganizowany. Dofinansowania z funduszu mają dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, które zaczną funkcjonować po wejściu ustawy w życie. Do końca 2021 roku dopłata nie będzie wyższa niż złotówka od 1 wozokilometra. Potem nie przekroczy 80 groszy. Do 1 wozokilometra maksymalnie złotówka to będzie to dofinansowanie, które będzie trafiało do samorządów na odtworzenie połączeń autobusowych albo na zorganizowanie nowych linii autobusowych, nowych linii
komunikacyjnych. W tym roku na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych rząd przeznaczy 300 milionów złotych. W kolejnych latach finansowanie będzie zwiększone do 800 milionów złotych rocznie. Środki będą rozdzielać wojewodowie. Ponad 90 milionów złotych ma kosztować most, który połączy województwo podlaskie i mazowieckie w miejscowości Granem. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział rządowe wsparcie dla budowy przeprawy na rzece Bug. O dofinansowanie budowy mostu nad Bugiem samorządowcy starali się w ramach programu Mosty dla Regionów, rządowego instrumentu wsparcia realizacji lokalnych inwestycji mostowych. To jest taki przykład dobrej współpracy samorządów wszystkich szczebli razem z władzą centralną. Mówi Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Czas na powstanie połączenia komunikacyjnego, które ułatwi życie mieszkańcom. Jest to ogromna szansa rozwojowa, ogromna szansa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu, naszej gminy, na połączenie również często rodzin, które mieszkają po obu rzekach, po obu stronach rzeki i w tej chwili, aby do siebie dojechać, to muszą przejechać kilkadziesiąt kilometrów. Ten odcinek skróci się do kilku kilometrów. Łączymy nie tylko dwie lokalne społeczności, zwraca uwagę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Łączymy dwa powiaty, łączymy również dwa województwa, bo ten most będzie łączył województwo mazowieckie i województwo podlaskie. Sięgamy także do historii, mówi minister Kwieciński. Tą trasą wiemy, że przebiegał wielki gościniec litewski w okresie Rzeczpospolitej Dwojga Narodów. Więc możemy powiedzieć, że odtwarzamy dawny szlak drogowy Rzeczypospolitej. Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem. 75 samorządów wnioskowało o dofinansowanie przygotowania dokumentacji potrzebnej do budowy przepraw. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2 miliardów złotych. Jest to najwyższa skala, jak liczyliśmy w przeliczeniu na mieszkańca województwa w skali kraju. I to jest ogromna suma, bo to jest suma łącznie z tymi zobowiązaniami, które możemy poczynić już w tym roku, to wartości 414 milionów złotych. Jest to czwarta alokacja w kraju. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę przestępców zajmujących się produkcją i sprzedażą nielegalnych leków. W sprawie zatrzymano 7 osób. Do zatrzymań doszło na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To właśnie tutaj działała grupa co najmniej kilku osób zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą nielegalnych medykamentów. Część z nich docierała do Polski z Chin. Nielegalne substancje trafiały na teren Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Sprzedawano je przez internet, do klientów docierały w przesyłkach kurierskich. Aby ukryć nielegalną działalność, przesyłki były nadawane z przygranicznych województw Polski. W sprawie zatrzymano 7 osób, w tym szefa gangu. Funkcjonariusze zabezpieczyli kilka tysięcy gotowych produktów o deklarowanym działaniu leczniczym, między innymi przeciwnowotworowym, anabolicznym i proerekcyjnym, jak i ich półproduktów. Wartość przejętego towaru wstępnie oszacowano na 1 000 000 złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Poznaniu. Podejrzanemu o kierowanie grupą grozi do 15 lat pozbawienia wolności, pozostałym do 12 lat więzienia. Wobec trójki podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące. Zapowiedź strzelaniny w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim pojawiła się wcześniej w internecie. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Pierwsza petarda, druga, trzecia alarm, petarda, no i strzały. Centralnie było słychać kilka strzałów pod rząd. Do szkoły wtargnął zamaskowany mężczyzna. Prawdopodobnie wrzucił petardy hukowe, a także użył broni w stosunku do pracownika szkoły, do pani sprzątającej. Kobieta trafiła do szpitala. Ranna w wyniku wybuchu petardy została także jedna z uczennic. Ich życiu nie zagraża nic, natomiast przebywają w szpitalu, są poddawani odpowiednim procedurom. Pozostali uczniowie zostali ewakuowani. Bardzo sprawnie pod nadzorem nauczycieli przebiegała w szkole. Uczniowie bezpiecznie wrócili do swoich domów. Została im zapewniona pomoc psychologiczna. Napastnika obezwładnił woźny. Policjanci jak przyjechali na miejsce, to przejęli go oczywiście i go zatrzymali, zabezpieczyli broń, ale gdyby nie woźny, myślę, że jemu się należą ogromne słowa podziękowania i wręcz podziwu. Sprawca to 18-letni absolwent szkoły. Mamy
pewność, że sprawca leczył się psychiatrycznie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Są prowadzone czynności prokuratorskie, czynności procesowe. Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Eurosceptyczna partia Brexit Nigela Farage'a odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Wyspach Brytyjskich. Totalną klęskę ponieśli Toryści i Partia Pracy. Okrzyknięty mianem ojca Brexitu, Nigel Farage w wielkim stylu wraca na polityczną arenę. Jego partia odniosła spektakularne zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując 29 mandatów i wysyłając do Brukseli największą delegację partyjną w Europie, na równi z niemieckim blokiem CDU-CSU. Jesteśmy największą partią w Parlamencie Europejskim, dlatego będziemy chcieli odgrywać aktywną rolę w Europie, biorąc na siebie odpowiedzialność. Mamy mandaty i chcemy, aby rząd włączył nas do swojego zespołu negocjacyjnego. Musimy przygotować się do opuszczenia Unii Europejskiej 31 października. Mamy do zrobienia naprawdę dużo. Farage tłumaczy, że powód sukcesu jego partii jest bardzo oczywisty. To pokazuje prawdziwe poczucie frustracji wśród Brytyjczyków. W referendum nie głosowaliśmy tylko za tym, aby odejść z Unii. Głosowaliśmy za partiami politycznymi. 29 marca w umysłach ludzi to data opuszczenia Unii Europejskiej. Tak się jednak nie stało, dlatego partia Brexit jest tutaj. Bez wątpienia czara goryczy wśród Brytyjczyków przelała się w momencie przedłużenia przez Theresę May okresu wychodzenia ze wspólnoty. Ludzie mówią rządowi, że są z nich bardzo niezadowoleni, więc nie jest zaskoczeniem, że Toryści przegrali. To oczywiście nie musi kłaść się cieniem na przyszłość, ale wiadomość dla rządu jest jasna, że źle radzili sobie z Brexit. Ludzie mają po prostu tego wszystkiego dość. Chcą, żeby ktoś powiedział, co się wkrótce wydarzy i zaczął to realizować. Nowo powstałe ugrupowanie uzyskało w skali kraju aż 31,6% głosów. O 5 punktów procentowych więcej niż Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, na której czele Farage triumfował przed 5 laty. Na drugim miejscu uplasowali się proeuropejscy liberalni demokraci. Partia, która opowiada się za drugim referendum w sprawie Brexitu i zrezygnowaniem z wyjścia z Unii Europejskiej, otrzymała 20% głosów. Opozycyjna Partia Pracy zajęła dopiero 3. lokatę. Na 4. miejscu niespodziewanie znalazła się Partia Zielonych, uzyskując 7 mandatów, co jest najwyższym wynikiem od 30 lat. Odległe 5. miejsce zajęła rządząca w kraju Partia Konserwatywna, na którą zagłosowało zaledwie 9% Brytyjczyków, co wystarczyło na zaledwie 4 miejsca w nowym Parlamencie Europejskim, o aż 15 mniej niż dotychczas. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia z Panem Bogiem.